Cześć kochani, Marek Małek z tej strony z bezpan.pl. Tutaj jestem w czymś, co się nazywa ośmiokąt. Specjalnie zrobili takie miejsce, tutaj z tego co wyczytałem, żeby było zacienione, żeby było więcej wilgoci i rzeczywiście czuć to tutaj. I tutaj palm z tego co wyczytałem nie rośnie dużo. Tu są jakieś rośliny użytkowe, z których można coś robić. Znaczy z palm też można, tak, ale tu jest jedna palma, nie, tak, Arenga caudata na przykład, ale generalnie jakieś rośliny użytkowe, nie wiem, może też Was to zainteresuje, coś takiego, więc przejdę tutaj i pokażę. Tu jest wyjście z tego ośmiokąta. W początku nie wiedziałem, co to za ośmiokąt, co tu chodzi. Ale mam przewodnik po polsku i mogę sobie przeczytać, tak? Dypsis z Madagaskaru, palma. Tutaj, żeby zacienić, to na górze jest rozłożona taka siatka. Takie siatki są też rozłożone w miejscach upraw, gdzie się uprawia palmy, czy bananowce. O, widzicie siatki? Teraz nie mogę jedną rąsią, ale zaraz zobaczymy. To jest Arenga tremula. Tutaj jest zrobiona taka kaskada. O, tu jak stanę w cieniu, będzie lepiej widać. O, super. Pływa to sobie po liściach. Szkoda niestety, że mieszkamy w takim klimacie, jak mieszkamy. Ale w tej chwili prawda jest taka, że każdy może się przeprowadzić, gdzie mu się tylko podoba. Jedni wolą się przeprowadzić do jakiegoś ciepłego kraju i nawet sprzątać w hotelu. Ale żeby żyć w takim miejscu, bez jakichś, nie wiem, wielkich pieniędzy, ale po prostu cieszyć się życiem. Bo tutaj ludzie zupełnie inaczej na wszystko patrzą. O, to jest na przykład kurkuma. Znam taką nazwę, mimo że nie za bardzo wiem, co się z tym robi, ale na pewno, czy to jest jakaś przyprawa? Nie wiem. O, tutaj też rosną sobie banany. Tu jest znowu wyjście z tego ośmiokąta. Idę dalej. A tam jakoś można zejść jeszcze na dół. Ale nie bardzo wiem jak. Zaraz zobaczymy. Tutaj coś fajnego rośnie. Coś takiego jak cykas na dole. Może to makrozamia? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. O, to jest zamia. Zamia C. Encephalarastos laurentianus. Powiem Wam, że już mi się marzy, żeby wskoczyć do morza i się trochę ochłodzić. Tu jakie czadowe kwiaty. Chyba mnie nikt nie pogoni, jak tu wejdę, nie? Patrzcie. Ale piękne to jest. Wychodzę. Fajnie, że tutaj jest mało ludzi, wiecie? Są teraz ze względu na zarazę, to chyba wszędzie jest mało ludzi. Bo dużo ludzi po prostu się boi jeździć. Jak ktoś wierzy w wirusa śmiercionośnego, to się boi. Jak tu zejść na dół? Nie wiem. Jest tu jakieś ścieżki tu są, ale nie wiem, gdzie tu jest jakieś zejście. Cofniemy się w drugą stronę jeszcze raz. Ja normalnie chodzę z tym plecakiem jak z aktówką. Przyszedł pan z aktówką i robi kontrolę reżimu sanitarnego. Czy wszyscy chodzą w maskach, czy są odpowiednie odstępy. Takie oczywiście głupie moje żarty.
ale tu w hotelu widziałem kontrolę z takiego ich sanepidu, więc nie ma co żartować. Wszyscy mają przesrane. O, zakasłałem. To może być zły znak. Nie wiem jak tam zejść, przysięgam. Chodzę w kółko. A, jest coś. Dobra. Ale fajnie wieje, ja pierniczę. Wszystkich was zapraszam do takich fajnych miejsc. A póki co oczywiście zapalniamy Polskę. To jest Liquala Spinosa. Tak wygląda. Tu jest ławeczka. Liquala Ramsay. Tu jest jeszcze niższy poziom, więc jeszcze bardziej zacienione. To jest Musa Fechi Kawaputa, Papua. Wstawię sobie plecaczek, chyba nikt mi tu nie skubnie, bo kto ma mi skubnąć, jak tu nikogo nie ma. Cariota obtusa, India, Pradesh, Yunnan. Też ma kupę metrów, tak, to są karioty. Takie rybie ogonki miałem kiedyś w domu, ale oczywiście padła, jak każda palma w domu. Przykra sprawa. Palmy powinny rosnąć na zewnątrz, a nie w domu. Domy to nie są miejsca dla palm. Jak podoba wam się, to oczywiście dawajcie łapy w górę. Możecie coś skomentować, co wam się najbardziej podoba. O, tu jakaś ładna palemka. Nie ma niestety podpisów. Te pochodzą tutaj z Hondurasu. A to chyba jest taka sama, chociaż nie, inny ma pień, aczkolwiek to może być pień ogolony. Nie wiadomo. Cryosophila Williams, Honduras. Hamedora Linearis. Heterospathe elata. O. Właśnie. Oj, nie widzę po słońce. Encephalartos laurentianus, Kongo i Angola. Kongo i Angola. Fajnie, człowiek jest w jednym miejscu, a tak jakby był w całym świecie naraz. Rzut oka na górę. Widzicie, tu widać teraz te siatki, jak to jest zrobione specjalnie, żeby było zacienione. Naprawdę śliczne te miejsca. Polecam każdemu, kto będzie na jakichś rajskich wyspach, zwiedzać takie ogrody botaniczne, bo wygląda to super. Pięknie. Na tym zakończę chyba wizytę w tym ośmiokącie. O. Tutaj te kwiatki takie, co u nas sprzedają, takie penisy stojące. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale u nas takie sprzedają w kwiaciarni, nie? Żeby żona się cieszyła. To dostanie takiego na przykład czerwonego penisa. Kwiatka mam na myśli tego. Ale nie pamiętam, jak on się nazywa. A nie jest podpisany lub nie jest... lub nie jest gdzieś tutaj podpisane, bo może gdzieś jest. Może gdzieś jest. Ale na pewno wiecie, co to za kwiatki. Bo są bardzo w Polsce popularne. O, Kentia, Hovea forsteriana. Proszę, proszę. Właśnie, Kenti nie było. Jest Kentia. A nie było. Kentia. Widzicie? Bardzo dużo Rapis cochinchinensis.
bardzo dużo roślin można przegapić, bo jest tego tak dużo. No nie wszystko można nagrać. Trzeba by tu spędzić pewnie no z 2 dni. A ja jestem na krótko, bardzo. Ale jest super. Naprawdę jest super. Wspaniałego dnia Wam życzę. Zapełniamy Polskę. Pamiętajcie. Cześć.